Dzień dobry, moi drodzy, cześć, czołem, Kruski z Rosołem, Rosół z Kuskamem razem z wami. Dzień dobry, powitanie, witamy tam, dzień dobry. W poprzednim odcinku w sumie zrobiłem klip baitowy tytuł, ale pewno i tak nikt nie obejrzy, nie zobaczy, nikt nie obejrzy. A jeżeli już nawet to pojedyncze jednostki, hehe. I zachęcam do gry, gra darmowa, więc... A mi, szczerze mówiąc, za... Mi jedynie ta gra płaci dobrą zabawą. W sumie twórcy tej gry. Dobrą zabawą przy niej. Przy graniu w niej. W nią. Zmieniłem sobie jeszcze tylko tych tutaj, co to miałem, oszczepy na tych. Nadal się nie wyleczyłem z kataru, którego możecie usłyszeć o gamę, bo to jest trzeci odcinek, który już nagrywam po Ogamę. I tak, moi drodzy, jest 15.51. Jak była... Mamy minimalne szanse. Patrzajcie tylko, sami piątkowcy. Czwórki. Piątek, piąteczek, piątunio jest dzisiaj, jak to nagrywam. Albo nie, gdzieś tutaj. Dobra, udostępniam tam im miejsce. Przejdziesz ty? Proszę przejść ty. Przejdź, idź sobie. Jeden, zero, jeść. Boże, nie patrzałem nawet, szczerze mówiąc, przepraszam. Przejąć obóz wroga! Dobra. Mieczownicy! Jest coś tutaj. Dobra. Wy będziecie mieli do tego Oni będą do tego mieli dodatkową ochronę. Ale mi się wydaje, że... Ale czemu to oni w ten sposób zrobili? Zobaczcie. Że teraz to jest na akcję. Skubani wszystko zrobili na akcję. Posmakował pierwszej krwi! Bez litości! Biegiem! Mieczownicy! Artyleria! Cel! Pal! Pani za pagórkiem się czają. Trzeba granic państwa pilnować, a raczej granic widoczności i... No ale co ci przeszkadza?
Obóz wroga wkrótce wpadnie w nasze ręce! Sorry, że ja się nie odzywam, ale po prostu pełne skupienie. Skupić ostrzał! Boom! Zwycięstwo jest blisko! Tak samo jak śmierć. Jednak mogę zostawić sobie tamto szczepy. Powiedzieć im! Odbijać! Nie czopnicy! Niech Bellona włada waszą bronią! Mieliśmy go! Ej, to było szybkie. Nawet nie zauważyłem. Rap, dep, das. Okej, okay, po tym das mogę zakładać, że to Niemiec. Bo das to jest bodajże rodzajnik żeński. O ile się nie mylę. Der to męski. O, das to jest męski. Może żeński. Źle zrzutkowane punkty. Ale jak mówiłem, wieczownicy! Potrzebuję oszczepów. Jednak. Oj, mogę wykupić. Wykupuję, moi drodzy. Nasi. Poziom czwarty. Zastał. Oj, teraz są tacy niebiescy. No. Swoją drogą, niebieski mój ulubiony kolor. Gramy z nowymi jednostkami. O zwycięstwo! W ogóle to jeżeli znacie jakąś grę, w której zarządzamy jakimś państwem pod względem ekonomicznym. Czyli coś... w stylu Ogame, tyle że przez złą dystrybucję waszego państwa, dostajecie złą gospodarkę waszego państwa, możecie przegrać. Bo w sumie w takich grach jak Murhi Handaina, oddział wodza. Ty tu zostały nawet... Ej, ja tak...
Nawet się nie przyjrzałem temu. Urhandaina. Już tutaj graliśmy, nawet chyba na odcinku. My mamy przewagę, patrzcie, 4x3. Teraz jest ulepszanie katapulty. Dobra, ja pozostaję gdzieś tam na tyłach. Tutaj ja. Powodzenie, to wejdzie się branie. Trzy, dwa, jeden. Przejąć obóz wroga! Artyleria! Jedziemy! Mieczownicy! Oszczepy! Artyleria! Walczyć! To jest o tyle źle, że jesteśmy na otwartej przestrzeni. Zabić! Posmakowaliśmy pierwszej krwi! Mieczownicy! Szybki marsz! Sprzymierzeńcy są pod naszym ostrzałem! Śmierć! Jesteśmy atakowani! Ubić ich! Zabić! Nie szczędzić nikogo! Dobra, stop, stop, stop! Nie! Mieczownicy! Chórze! Ludzie idą w rozsypkę! O, dobra, uciekać. Szybko! Nasz obóz jest atakowany! Mieczownicy! Dobra, wy możecie... Dobra, rozpoczynamy... Chórze! Ludzie idą w rozsypkę! Jesteśmy atakowani! Mieczownicy! O, rozszczepy mi... Na pozycję! Zabij! Szarża! Ubić ich! No źle to rozegrałem. Obóz wroga wkrótce wpadnie w nasze ręce! Zaflankować. Pomógł. Ja mu praktycznie nic nie zrobiłem. Mam przewagę liczebną, ale oni mają przewagę ogniową. Jedyne co mogę zrobić to tylko to.
Ale jak pięknie nikt się wrąbał. Porażka. Do przewidzenia. Oszczepy! I patrzcie jak ładnie ta grafika się przetęte głowy wuje. Po prostu mistrzostwo. Oczywiście ja sobie żartuję, nie, nikt nie ma tego brać na poważnie. Jeżeli ktoś bierze moje filmy na poważnie, to musi się zastanowić nad sensem życia. Wtedy spojrzy na moje filmy. Pod tym kontekstem spojrzy na moje filmy. Zrobię, co zrobić należy. Czyli zginę na polu walki. Walcząc, a nie uciekając. Ale tragedia po prostu była wtedy z tymi oszczepami. Ogólnie nie lubię gier, mapy, na których gdzie jest dużo wzgórz takich, co to jest dostęp z jednej strony, bo pokazuję palcem. O, jak właśnie tutaj. Stajesz sobie tutaj katapultą i go ostrzeliwuje stąd. A ty ubronisz kilkoma jednostkami. Wtedy to jest najlepiej, moi drodzy. O, albo tutaj. Po prostu chodzisz tu katapultą, tutaj bierzesz tych. Tak, procarzy, a na sam koniec tych mieczników. Ogary wojenne. Na nasze śmieszne jednostka psy. Dobra, nikt nie jest nikim w sojuszu. Boże, ja przecież na 17. Oj. Po tej grze muszę na szybko nagrać. Będzie 25-minutowy odcinek Factorio. Na więcej nie będzie będę miał czasu. Z tej strony jest lepiej, bo tutaj praktycznie robisz tak, tutaj obronę dwoma jednostkami, a tutaj. Dobra, ostatnia. Przejąć obóz wroga! Bój wzywa! Mieczownicy! Jest! Artyleria! Ognia! A ty? Smakowaliśmy pierwszej krwi! Ciekawe, czy ogary wojenne to jest normalna jednostka.
Atakujemy sojuszników! Tutaj wal. Boom. Najgorzej, wszyscy biją się na granicy mojej zaradności. Nasi sprzymierzeńcy są pod naszym ostrzałem! Co może z tego zrobić? Jesteśmy atakowani! To jak? Dobra, wy pakować się. Tarcze na pozycję! Pakujecie się, okej. Okay. Uciekaj! Dobra, robimy dywersję dla nich. Weź tu. Nieczownicy! Odeprzeć ich! Nie szczędzić nikogo! Tchórze! Ludzie idą w rozsypkę! Widzę właśnie... O kurde, nie. Ile?
Dobra, 25-minutowy jeszcze odcinek o Gamę na szybko, bo to zaczynamy o 17. O 16:16. To ma się pojawić dla was dzisiaj, dla mnie jutro. To był Total War Arena. Ja się z wami żegnam, cześć.